A ja to się zastanawiam, o co chodzi z tym koronawirusem. Bo te całe ograniczenie swobód tak naprawdę niestety, ale wcale nie ma na celu, albo inaczej, może ma na celu, bo ktoś, kto to ogranicza, miał taki zamiar, lecz niestety w rezultacie tak naprawdę nas nie chroni. Te kolejki pod sklepami, podczas gdy w sklepach wielkie powierzchnie i ludzie mogliby sobie chodzić tam na pewno bardziej, mniej narażeni na tego wirusa. Więc jeden drugiego by unikał i miałby taką możliwość. Taka trochę zabawa w berka, nie? Zbliża się bach, no to ja idę na inną alejkę i przechodzę i uciekam. I zawsze mam te 2 metry odległości. Niestety, stojąc pod sklepem, nie mam takiej możliwości. I ludzie to akceptują, po prostu zachowujemy się jak niewolnicy. Boże, to jest tak przerażające. I nawet, nie wiem, mam tylko nadzieję, i już nawet mi się pisać nie chce i mówić. I myślę tylko, że w końcu jakaś duża grupa z nas się ogarnie i znaczy już się ogarnęła, tylko nie wiem, dlaczego nic nie robimy. Może jak jedna osoba zwróci uwagę, to się za dużo nie zdarzy, ale jak, wyobraźcie sobie, taka setka osób, albo 1000 osób, albo kurde milion osób nagle zacznie zwracać uwagę, nagle zacznie mówić, kuźde, coś tu jest nie tak, tak? Z tymi wszystkimi zakazami, nakazami i tak dalej i tym podobne. To może ktoś się zastanowi i powie, cholera, coś tu jest jednak nie tak. O właśnie, i to jest chyba najlepsze stwierdzenie, bo ja to widzę, że to jest okres, który ma nam udowodnić, że wszystko się może zdarzyć i cokolwiek się zdarzy, to zależy od tego, w jaki sposób my będziemy o tym myśleć.